To co, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i szukamy przeprawy na drugą stronę. Może to deska od razu, nie szukajmy daleko. Choć tam widziałem też drugą. Czy będą potrzebne aż dwie? Zobaczymy. Na której z was łamak potrąci deskę przy okazji? No to przyda mi się druga na pewno. Watch your step as you're going out, because it's gonna be a little. Nie. I tak by cię nie posłuchała, Joel. So is that everything you hoped for? Jury's still out. But man, you can't deny that view. Come on, this way. Hey, let's pick it up. Joel się rozmarzył. Nostalgia dała sobie znać. Look, we're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. O tej kto nadepnął na odcisk, kurde. Przez taka niemiła. It's right around this corner. Come on. Tak jest, pani szefowo. I już lecę. Więc dobra, Eli, idę za tobą. Panu, co się stało? Troszeczkę jeszcze przyszedłeś, zanim doszurgałeś się do narożnika. What if we get there and they're all dead? They won't be. But how do you know? I just do. Look, it's gonna be fine. Okay. Has to be. No, skoro tak mówisz, Tess, skoro tak mówisz. Dobra, co teraz podniosłem w międzyczasie? Rozkazy dla świetlików, tak? To gdzie to? Jest. Tu. Patrolować miejsce spotkania przed przetransportowaniem dziewczyny do następnej kryjówki, zagwarantować brak obecności wojska, upewnić się, że dziewczyna jest najedzona i zdrowa. Jej bezpieczeństwo jest rzeczą najwyższej wagi. No wiadomo, staram się, ale w sumie nic do jedzenia jej jeszcze nie dałem. Ej, no nie krzyczała, że jest głodna, to nie jest Tamagotchi, co każde 5 minut trzeba klikać, żeby coś jadło. Nie, Joel, chyba nie tędy. A może jednak tędy, bo innej drogi nie widzę. Górą? Już wiem. No, przepraszam bardzo, bo przejadę, kurwa, tym koszem. No, Eli. No. Pozwólcie, panie, że pójdę przodem. Strącając wiaderka z farbą. Na dół. Heh. Dobra. There we go. Home stretch, Tess. Gdzie ostatnio prosta? Tu już jest ten ratusz? Tak, to jest to. No okej. Ale czy coś tam było? Może za barierką tutaj? Schowane? Nie. Nie. I nie. Jak zwykle, nic nowego. Twórcy lubią pogrywać sobie ze mną, stawiając osłony w takich miejscach, które zdradzają jakby obecność czegoś za tą osłoną. Ale oczywiście nic nie ma. Like it looks like it's shallow on the right side. Follow me. Kurde, jak nie widziałeś praktycznie świata zewnętrznego, nigdy to się nie dziwię, że nie potrafisz pływać. What do you mean? Kto pod prysznicem się potrafi nauczyć pływać? No kto? Albo w wannie. Yeah, sure thing.
A podejrzewam, że basenu pływackiego nie miałeś specjalnie do treningów. Tak, tak, moje panie, idźcie tam dalej. A zobacz, co tutaj dla mnie ciekawego leży. O. Pod wodą schowany, nieśmiertelnik świetlików. Melinda Davidson. Okej. Okay. Super. Przybliża mi to postać tego świetlika. Teraz już wiem, o co chodziło, czym, co kierowało tym bohaterem. No to właśnie tą bohaterką, tak? Melinda. No. No bo jesteście już tam? Jesteście. Okej, okay. Pozwólcie, rzucę jeszcze okiem tutaj. Nie, nic nie ma. I rzucę okiem tutaj, też nic nie ma. Dobra. A gdzie się podziała Tess? Eli? Wiesz, gdzie jest Tess? Dobra, cofam pytanie. Sam znalazłem. Dobra. Spokojnie, Tess, wszystko będzie dobrze. Zaraz do ciebie dołączę. I wszystko będzie acycacy. Dobra, chodźmy. No. No, no, no. Ach, kurde. What happens now? What are you doing, Tess? Oh, God. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing? Spory obszar poszukiwań. This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. Co tutaj ci się spodobało, czy co? What? Our luck had to run out sooner or later. Are you going on? No, don't! Don't touch me. Holy shit. She's infected. To skąd to niby możesz wiedzieć? Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. O, faktycznie. Oops, right? No to pistolet w rękę i kulka w łeb, nie? Give me your arm. Pewnie, że nie. This was 3 weeks. Do przyjaciół tak się nie strzela. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew, he'll know where to go. No, that was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. Dobra, ale tylko do Tommy'ego. Nigdzie więcej, bez przesady. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. To jest jeszcze tyle czasu. Zdążymy znaleźć lekarstwo dla ciebie. Make this easy for me. Fine. No, no, just go! No, bo możesz zostać męczennicą zawsze. Zresztą, skoro tak wybrałaś. Ellie. I'm sorry, I didn't mean for this. Get a move on. Kurde, nie pożegnasz się nawet, Joel? No, szykuj się teraz. Ostatni bastion. What the fuck? I can't believe we did that. Stop. To między innymi twoja wina mała, więc zamknij mordę. Stop. You stay close to me. We have to. Ach, pełne. Pełno. Apteczek. Do pełna. No bo Tess nam zarobisz, tak powiem, troszeczkę czasu. We'll go upstairs. We can probably get out from there. Nie wiem, że już weszli? Just keep pushing forward.
took out two of my men. Jak już? Copy that. Oh my god. You, take out the door. You. Tess. O mój Boże, Tess. Holender. Jeszcze się wykrwawia. Ej, kurde, idą tu. Joel, szybko. Joel, już nas tu nie ma. We should move. Tu nas nie znajdą, chodź. Nigdy nie szukają za stołem, bo nikt nie podejrzewa stołu. Nie, dobra. To się przyda na pewno. W trakcie dalszej krucjaty. A? Ale czyżby już teraz miał się przydać? Jak co? Ja strzelam, a ty patrzysz. I got this. Kurde, przydałby się koktajl Mołotowa teraz. A nie wiem, czy to jest dobry moment na zmianę broni, ale... Dobra, który będzie pierwszy? Z nich ten. Oj, nie. Jest czterech, ja jestem jeden plus mała dziewczynka z nożem. Szanse nikłe. Ale spróbujemy się przeżyć troszeczkę bliżej. Dobra, udało się. Tamten, mimo tego, że patrzy prosto na nas, to nie zauważył. O kurde. No musiałem już, na pewno nie przyszedłby obojętnie. Keep your head down. Trzymaj się blisko, mała, i nie wychylaj główki przypadkiem, bo zaraz się mocno strzelą. Tam jeszcze był jeden, ale... Aha, i tam drugi. Dobra. A? Cwajak. Nie ruszał się. A ty kurde, skąd? Skąd? A tutaj naokoło. Masz przydalu za to. Właśnie za to. Gdzie jest twój kolega? Zaraz pokażę mu, co złapałem. Chodź, widzisz to? Twój kolega dostanie w głowę, jeżeli się nie poddasz. No dobra. Ale kurczę, może to było ręką zrobić, niekoniecznie. Używając naboju, kurde, tam jeszcze jest jeden. Jak jeszcze więcej? Come on, on nie wie, że ja tu jestem za filarem, tak? Albo wiedział. A, mała jest też pomocna, dobrze. Cios w gardło. O, brutalnie. Joel swoje małe szkolenie z Krav Magi przeszedł. Dobra, zaraz już mamy pełno apteczek, użyjmy chociaż jednej. Dobra, sprawdźmy okolice. O. Nie, jednak nic. O, ale butelka się przyda zawsze. Stay with me, come on. No nie oddalaj się, mała. Miałaś się trzymać mnie jak rzepsiego ogona, nie? Więc trzymaj się, widzę z tyłu gdzieś. Dobra, są tabletki. Jakieś dziwne odgłosy w oddali. Nie podoba się. Wcale mi się nie podoba. A moment, no chłopaki, strzeliście do mnie jak porąbani i nagle nikt nie ma z was ani jednego zapasowego naboju przy sobie? No, proszę was. Przecież jesteście z wojska, macie tego w nadmiarze podobno. Dobra, albo 6 tutaj, albo 11 tu. Bierzemy 11. Zdecydowanie. O. Deska też na pewno się przyda i to podejrzewam, że wkrótce. What are we doing? Joel, how are we gonna get out of here? Proponuję drzwi. Ale możemy próbować inną drogą. Stay down, I don't know how many more there are.
Też nie wiem ilu, ale zaraz się dowiem. Niedobrze. O, chodźmy tu może. No bo w tą stronę idzie jeden. Dosłownie jeden gościu. No dobra. Może tu jak się schowam za rogiem, to będę w stanie go przechwycić, kiedy będzie przechodził. O, ale go przechwyciłem. Deską. Co on ma, kurde? Zbroję z Kevlaru. Oj, młody, tak to mi się nie będziemy bawić. Dobra, dobra, dobra. Trzeba się ukryć, Joel. I to szybko. Dobra, gdzie? Tutaj. Jeden i drugi. Wow, ten kurczę też wolał wpaść po prostu na pełnym bucie, niż się poczaić. Dobra, jeszcze został jeden, tylko gdzie on jest? Gdzie uciekł? Pewnie z drugiej strony przyleci zaraz. Tak podejrzewam, ale pewności mieć nie mogę. No tylko idziemy dalej. O, w dupę. Znowu trzech? Skąd? Ale czy na pewno tylko trzech? Okej, ten mi przyjdzie z tej strony. Dobra, jeden z głowy. Tylko pytanie, czy oni to widzieli? Może, ale chowają się w popłochu. Okej. O, coraz bliżej są, ale jeszcze niewystarczająco blisko. Where the hell are you? Ale nie musisz tego wiedzieć. No. Dobra. Jesteśmy już mega blisko. Jak na górę kazał mu iść? Nie, no bez przesady, nie może być aż taki głupi. O. Ten się zbliżył dosyć niebezpiecznie. Ale rzeczywiście są butelki. No musiał to usłyszeć. Pff, kurde. Wszyscy tutaj mają problemy ze słuchem. O, tam coś chyba leży. Wygląda jak batonik. Ręka ci wystaje, Joel. Ja no, omijają to miejsce z daleka, cholera. Może słyszał te kroki. O! Nie, jednak nie. Kurde, panowie! Zobaczcie, do tego jak pies do jeża. Zaraz się pewnie któryś z nich odwróci i będzie po mnie. No, no trudno, no idziemy, spróbujemy. Joel, there's the exit. I see it. No, a co na to twój kumpel? Gdzie właściwie tu jest? Dobra. Teraz przydałaby się butelka jakaś. Czy tam jakąś widzę w pobliżu? Nie. Ej, gdzie on polas? Tam, na dół. Kurde. Gościu, spoko. Polecę i poszukam sobie tej butelki. I zaraz wracam. Ewentualnie cegły. No, tutaj była ładna masakra.
Oj, to jeszcze inne przydatne rzeczy nawet były. Dobrze się cofnąłem, dobrze. Okej, żeby nie wpaść na niego przypadkiem. Dobra. Ej, dalej ani widu, ani słychu po tym gościu. No nie chciałbym na niego wpaść i zginąć teraz, na samym końcu. Ej, tam jest. Tu bardzo daleko. Aha, to takie buty. Dobra. To pozwólcie się rozejrzeć, póki on się zgliczował. Tylko właśnie, czy teraz jak do niego podejdę, to się nie odwróci przypadkiem? Tak nagle się nie ocknie? Czy gdzie on kurwa jest i co on właściwie robi? No mam nadzieję, że nie. Chodź, skrócę twoje cierpienia. Ale byłeś głupi. Za życia, ale byłeś głupi. Przecież tu nawet kurwa nic nie ma. Ten samochód jest pusty. Ale to wcale nie jest najnowszy model. Wręcz najstarszy, jeszcze zjedzony przez rdze doszczętnie. Tu już masz lepsze auto. Względnie. O, jakieś kurde śmieci, nic przydatnego. Dobra, podejrzewam, że tu jest wyjście, ale jak zwykle... Łabędź! Ale fajnie. Nie no, kurde, nic nie ma. Ej, dobra. To po tej dawce głupoty, jaką zaserwowała gra i w kontekście przejścia na dół w kierunku metra bodajże, to tutaj zrobimy sobie przerwę. To w takim razie ja się z wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.